Ruszył proces w sprawie zabójstwa Moniki W.S., 42-latki, której niespełna 2 lata temu szukała cała Polska. O jej zaginięciu poinformowała wówczas siostra kobiety, a kilka dni później jej samochód znaleziono w stawie w Zawierciu bez tablic rejestracyjnych i widocznego numeru WIN. 2 podejrzanych o zabójstwo stanęło dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Mariusz P., partner ofiary, odmówił dziś składania wyjaśnień. Sąd odczytał jego wcześniejsze zeznania. Ja również wsiadłem do auta. Wtedy ona rzuciła się na mnie. Ja się wystraszyłem i chciałem się obronić. Ona wpadła w szał, zaczęła mnie okładać pięściami po całym ciele. Za fotelem pasażera, na którym siedziała Monika, były jakieś rzeczy niewyjęte z samochodu. To były różne narzędzia z czasu, kiedy niedawno grodziliśmy działkę Moniki. Między innymi młotek. Ja odruchowo sięgnąłem za siedzenia i trafiłem na młotek. Uderzyłem ją w okolice karku, potylicy. Oskarżony Mariusz P. twierdzi, że zabierając swoją ówczesną partnerkę nad wykopany wcześniej 5-metrowy dół, chciał ją wyłącznie nastraszyć za rzekome prześladowanie jego byłej żony. Dół miał wcześniej wykopać drugi z oskarżonych, Paweł B., który dziś również odmówił składania wyjaśnień. Podtrzymuję te fragmenty, w których opisałem całą drogę. Nie podtrzymuję natomiast tego, że nie wiedziałem, co się stało z Moniką. Zarzut zabójstwa usłyszeli Mariusz P. oraz Paweł B., którzy zostali doprowadzeni z aresztu. Przed sądem stanął również trzeci oskarżony, któremu zarzuca się utrudnianie śledztwa i pomoc w ukryciu samochodu Moniki. Łukasz W. przyznał się do pomocy w zatopieniu auta, jak jednak zeznawał, nie wiedział, że pojazd miał związek z zabójstwem. W przypadku zabójstwa jest to zbrodnia, więc jest to najwyższy wymiar kary, jaki można w procesie karnym uzyskać. Pod tym zarzutem stoi 2 oskarżonych i w przypadku ostatniego oskarżonego o poplecznictwo jest to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tak więc rozpiętość jest bardzo szeroka w tym zakresie, natomiast do samego wymiaru kary, nawet z własnych wniosków, na tym etapie nie będę się wypowiadać. Głos zabrała z kolei siostra zamordowanej Moniki W.S. Z jej relacji miała wiedzieć o agresywnym sposobie bycia Mariusza P., stosowaniu przemocy, a nawet grożeniu śmiercią, gdy Monika chciała od niego odejść. Bała się po prostu, już nie chciała odejść i chciała go już zostawić. Już się sprowadziła nawet do domu, zabrała wszystkie rzeczy. No ale jednak on ją nagabywał, dzwonił, przyjechał nawet do niej, chciał ją wyciągnąć. Nie udało się, aż w końcu w jakiś sposób zmanipulował, że się tam jednak pojawiła. Nie do końca wiadomo z jakiego powodu. Sosnowiecki sąd zdecydował o częściowym wyłączeniu jawności procesu, co konkretnie dotyczy jednego zarzutu. Podczas dzisiejszej rozprawy odbyło się też okazanie nagrań z eksperymentu procesowego. Na kolejnych, 1 i 14 marca, przesłuchani zostaną świadkowie. Kolejne wątki w sprawie wypadku, w którym zginął policjant. 28-letni sierżant, który 31 stycznia zginął w wypadku drogowym między Jasieńcem a Ołudzą, niedaleko Zawiercia, był kompletnie pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu. Policjant wracał nad ranem po służbie. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi. Zginął na miejscu. Prokuratura w Myszkowie zleciła Biuru Spraw Wewnętrznych Policji przeprowadzenie czynności dotyczących ewentualnego popełnienia przestępstwa dopuszczenia do prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości. W tym wątku chodzi o sprawdzenie, czy inni policjanci z komendy w Zawierciu mieli świadomość, że kierujący pojazdem wsiadł do samochodu, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Prokuratura będzie też sprawdzać, czy policjant nie pełnił służby, będąc nietrzeźwym. Jak się okazuje, w komendzie policji w Zawierciu znaleziono także butelki po alkoholu. Sprawę jako pierwsza nagłośniła Gazeta Wyborcza. Nikt nie wie, nie ma pewności, czy butelki, które znaleziono w szatni Wydziału Ruchu Drogowego po alkoholu, to był ten alkohol, który pili policjanci. Natomiast pewne jest to, że po wypadku przeszukano szatnię Wydziału Ruchu Drogowego i tam znaleziono butelki po alkoholu. To oczywiście jest poczeka, która wskazuje, że policjanci pili po służbie. Co więcej, moi informatorzy z komendy twierdzą, że tajemnicą policznela było to, że w szatni Wydziału Ruchu Drogowego funkcjonuje taki nieformalny drink bar, gdzie policjanci mogą sobie skoczyć na kielicha i napić się z kolegami. 28-letni policjant, który zginął w wypadku, osierocił 2 dzieci. Wiatr wiejący z prędkością 80 km na godzinę, widoczność ograniczona do kilku metrów i zagrożenie lawinowe. W takich warunkach przebiegała ostatnio akcja ratunkowa Beskidzkiego GOPR-u.
Przypomnijmy, że wspólne działania polskich GoPro-wców oraz słowackich służb ratowniczych rozpoczęły się 3 lutego około 19:00 po tym, jak narciarze z okolic Pilska zgłosili, że mężczyzna poruszający się na nartach biegowych nie może zjechać na dół. Skrajnie wychłodzonego i wyczerpanego turystę odnaleziono dopiero po 2:00 w nocy. Choć mężczyznę udało się uratować, ratownicy GoPro podkreślają, że była to jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych w ostatnich latach. Brało w niej udział około 50 ratowników, którzy apelują do turystów, by na takie wycieczki nie wybierać się samemu. Przynajmniej jest kilka osób z dobrym przygotowaniem sprzętowym, zapasowymi fokami, światłem, ewentualnymi rzeczami, które umożliwiłyby przebiwakowanie w takich ciężkich warunkach. Bo to się da zrobić, tylko trzeba być na to przygotowany. Tylko w tamtym roku ratownicy z beskidzkiego GoPro wyruszyli na ratunek prawie 600 razy, udzielając pomocy 670 poszkodowanym. Takiej licytacji Urzędu Skarbowego na Śląsku jeszcze nie było. W Gliwicach będzie można kupić ułamek bitcoina, czyli wirtualnej waluty. Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wykonujemy czynności na zlecenie prokuratury, w tym wypadku prokuratury okręgowej w Gliwicach. Więc na zlecenie prokuratora tak naprawdę sprzedajemy ruchomość, no bo w sensie prawnym dla nas bitcoin nie jest niczym niż ruchomością, w postaci bitcoinów umieszczonych w portmonetce o wartości około 13 tysięcy złotych, to jest tam 0,12 i tam ileś tam jest po przecinku ułamkowa część bitcoina. Licytacja odbędzie się 7 marca w Gliwicach. Cena wywoławcza wynosi nieco ponad 9,5 tysiąca złotych. Przedmiot nietypowy, forma licytacji jest tak naprawdę taka jak zawsze. Trzeba wpłacić wadium, uczestniczymy w licytacji, wygrywamy licytację, po czym udajemy się z pracownikami, wpłacamy kwotę oczywiście, udajemy się z pracownikami Urzędu Skarbowego do prokuratury okręgowej i tam otrzymamy hasło dostępowe do portmonetki. Warto jednak pamiętać, że kryptowaluty potrafią bardzo szybko zmieniać swój kurs. Może się więc okazać, że za miesiąc cena bitcoina będzie już znacznie niższa lub znacznie wyższa. Wielkimi krokami zbliża się największe święto dla fanów e-sportu w Polsce. Intel Extreme Masters zagości w Katowicach ponownie już 10 lutego. Mamy nadzieję, że to będzie powrót takiego wydarzenia, takiego Intel Extreme Masters, które znamy z czasów przedpandemicznych, czyli powiedzmy takim dobrym odpowiednikiem byłby ten 2019 rok, bo wraca turniej Counter-Strike'a i wraca Expo. Czyli ta część imprezy, w której mogą wziąć udział wszyscy, nawet ci nie posiadający biletów wstępu. Expo to przede wszystkim spojrzenie w przyszłość komputeryzacji, nowych technologii i tego, jak rozwija się branża komputerowa. Na pewno będzie to dla inżynierów, dla przyszłych może i nawet wynalazców bardzo ciekawy czas do tego, aby zapoznać się z tym, co już jest na rynku. Będzie można spróbować, dotknąć, no i oczywiście rozwijać ten sprzęt w przyszłości. Tegoroczna edycja Intel Extreme Masters to również ukłon w stronę pań, które na co dzień mierzą się z innymi graczami, najczęściej płci męskiej, w różnego rodzaju rozgrywkach e-sportowych. Te będą miały m.in. swoje osobne turnieje. Nie chodzi tylko, jak mówią specjaliści, o inny styl gry. Bywa środowisko graczy toksyczne, jeżeli chodzi o kobiety. Mamy w historii takie przypadki, że dziewczyny, żeby móc walczyć na równi na serwerach z chłopakami, ukrywały swoją płeć. I my jako lider branży chcemy edukować młodych ludzi i środowisko, że to jest absolutnie niepotrzebne, że to się absolutnie nie powinno mieć miejsca. Stąd tegorocznym hasłem imprezy jest tak zwany good game, czyli dobra gra, rozumiana nie tylko jako fajna rozrywka, ale też taka, w której gracze wzajemnie się szanują. Intel Extreme Masters w Katowicach potrwa do 12 lutego.